W dzisiejszym odcinku będziemy musieli z Jacobem przejść mega trudną mapę Death Run, używając swoich nóg i tej dziwnej poduszki. W tym miejscu mamy zbindowany skok, a w tym użycie przedmiotu. A osoba, która nie przejdzie mapy jako pierwsza lub osoba, której po prostu szybciej siądzie psycha, musi wyskoczyć przez okno. Ale spokojnie, będziemy mieć ultra wygodne buty do tego, więc wasz ulubiony youtuber nie dostanie obrażeń od upadku. Zostawcie koniecznie łapę w górę, napiszcie w komentarzu, czy jesteście Team Jacob czy Team Yoshi. Subskrybujcie i pamiętajcie o kodzie Yoshi Mayo, który resetuje co 2 tygodnie, bo jak co odcinek możecie coś wygrać. Teraz ten pakiecik, a wystarczy zostawić suba, lajka, komentarzek, pisać kod. I dobra, lecimy do Defrana, do którego wezwał nas oczywiście Adidas. A jak coś ID na buty, to Adidas ZX2K Boost, polecam serdecznie. Siema, siema, gramy Defrana. Dobra, czekaj, on jest jakiś długi? On wygląda jakby był strasznie długi. Stary, zobacz, co to jakieś rakiety. Jakieś, co to jest w ogóle? Słuchajcie widzowie, ja tutaj wam pokazuję, jak widzicie teraz, tutaj proszę, raj dla stópkarzy. Jak nacisnę tutaj, no to sobie skaczę, jak nacisnę tutaj, to mamy użycie. Stary, powiem ci tak, ja nie wiem, jaką mogę mieć taktykę w ogóle na tego Defrana, bo u ciebie jak nagrywaliśmy gierkę, to miałem te nogi tak rozłożone, żeby gotowości mieć, ale teraz tak. To chyba będę musiał mieć cały czas... Okay. Zrobisz to, co jest? Dobra, ma to, okay, czekaj. S. Raz, dwa, trzy. Też to mam. S, dobra, dobra pierwszy stary, poziom lecimy. Jest. Ej, to będzie ultra ciężkie. Ej, tak, wydaje mi się, że jak będziesz coś więcej niż skakanie, to nie masz szans, bo na razie są proste skoki. Jest tak, nie doleciałem. Czy ja powiedziałem, okay. Są proste skoki. Karma jest no, bitch, zawsze. Oj, to prawda, czekaj. Ty też? O, jest, dobra, S. Przeszedł. Ej, powiem ci stary, że wiesz co jest najgorsze? W sensie, widzowie, powiem wam tak, problemem nie jest naciskanie nogą, problemem jest to, że dziwny skurcz mnie łapie i tak nie wiem, jakbym ćwiczył na siłowni teraz w tym momencie. Ja czuję to samo. Znaczy, wiecie, nie żebym wiedział, że ćwiczyłem na siłowni, bo to druga sprawa, ale... My nie potrzebujemy chodzić na siłowni, widzowie, ze względu na to, że o, my mamy takie urządzenie, patrzy, możesz nie stać i na przykład... Nie blokować? Nie? Czekaj, ja się trochę boję, bo to... Ej, nie wolę mnie na... Okej. Okay. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Nie! Okay. Dobra. Oj, uważaj, stary. Podskocz, podskocz. Jest. A! Jest! A co ty chciałeś zrobić, mi powiedz? To był randomowy wybór, co jest grane? Jakby, no i nie. Chciałbyś ze mną o czymś porozmawiać? Myślę, że trzeba iść trochę dalej. Co tu się dzieje? Mi się wydaje, że chyba tutaj... Okej, S, to jest łatwe. To jest bardzo... I do drzwi! Tak, to jest bardzo łatwe, bo to sobie samoistnie wszystko naprowadza, ale... Tego nie zrobiliśmy, tak. Dobra, stary. Jeśli teraz tego nie zrobimy, jesteśmy totalnymi dzbanami, czekaj. Ja jestem, dołączyłem do team dzban, a ty? Przeszedłem, S. Okej, super. To zostałem sam. Łatwo, stary. Czekaj. Łatwo. Ja, wiesz co, ja poczekam na ciebie. Ja jestem dobrą mordą. Siema, dobra mordo. Siema. Ale masz te impulsy, Musisz je podnieść. Dajesz chwili. Podnieś je i sobie przeleć. O! Jest! Dobra! Stary! Zrobione! Ajajaj! Ej, a to było mega ciężkie teraz. O nie. Dobra, teraz kuba, drugą nogę radę. Trzeba uaktywnić. Czekaj, uwaga, rzucam. Jeszcze trzeba skoczyć tą... To jest ultra ciężkie. O nie! Ej, stary, to będzie ultra ciężkie do zrobienia. Tak. Trzeba zrobić double clicka nogami w ogóle. Dobra, mam. Let's go. Pierwszy jest. Trzeba iść, stary, do perfekcji opanować coś takiego. Ej, ale to się fajnie robi. Ole... Dobra, jednak nie fajnie. Dobra, ja skoczyłem. Pierwsze mam. Drugie mam. Byczku. Ale S. Trzecie. Czwarte. Jest 5. Okej. Leć. Mam. Dobra, pierwsze zrobione. Dobra, Kuba, dam jakąś radę. Szczerze wierzę. No nie no. O, 40 level zrobiłem. Obserwujemy, co robi Yoshi na kreatywnym przez 24 godziny. Nice! Jesteś na pewno. Super. Jeszcze tylko 3. Co? Dobra. Ile? Nice! Ponad połowa za tobą. Let's go, Filip Pepocir. Filip! Nie! Widzowie, to jest cięższe niż się wydaje. Dobrze? Proszę przestać pisać, że jestem, jaki jestem. Znaczy co? Nie jest. Jest. Dobra. Jestem debilem. Dobra, jestem, przepraszam. Co? Nice. Chciałem to. Let's go. Tak, Filip. Jesteś, na 100% jesteś. Jest! Dobra. Co ty robisz? Halo? 180 trzeba tak dookoła skoczyć. Nie rób tego, wiem co chcesz zrobić. Wiem co. Tak, chcesz. tak bym do... Nie! Rozwaliłeś punkt kontrolny na mapie. Teraz ty, ale jesteś... Nie! To nie może być tak! Serio? Jak teraz... to? To nie powinno, halo, no nie! Dlaczego to się tak... Ale czemu tylko to rozwala, a innych rzeczy nie... Halo, Kuba, powiedz mi, o co chodzi, dlaczego to się tak stało? Zepsułem grę! Nie no, jakby nie. Kolejny będzie, tylko oni muszą dwa razy przejść poziom. Czekaj, ja pójdę przodem, bo to wcześniej robiłem szybciej. Według mnie to są takie... O właśnie, takie... I gdzie to? Nie no, odbiłem się od głowy!
Pierdzielę tą grę. I patrz, ja jestem, co jest? Patrz, nie stop, zrobisz? Jestem tutaj, ja jeszcze żyję. Zobacz mnie, macham do ciebie. Aha, tu jesteś! Na pierwszym poziomie, muszę się zabić. Powiedz mi, że się teraz pytam, gdzie jest zepsute. Błagam. O. Filip nie zepsuł mapy. Zepsułeś mapę. Słuchaj. Co musimy teraz? Co, restart szybki, czy co? Witamy po przerwie. Naprawiliśmy mapę. Tak jest. Wszystko działa jak natura. Ała, chciała. Dice, mam to. S. Ale to chyba nie jest ciężki poziom w ogóle. Ale z której przypadkowo przyszedłem. Zobaczysz zaraz, co się dzieje. A nie, ty przyszedłeś z killowa, ja przypadkowo... Z mojej perspektywy. Ja nie doskoczyłem, ale mnie wskoczyło samo na ten. Tak, jakby totalny random był. O! Super, super gro. Super jesteś. Szczerze, Filip jest tyranny przez gierkę. Dobra, powrót. Widzę. Jeszcze raz? Nie. Jeszcze raz? No to się nie może udać. To jest grane. Nie wiem, jak to fajnie wygląda z tej perspektywy. Nienawidzę tej mapy. Jest trochę lepszy niż siłka. No myślę, że mięśnie życha będą totalnie po takiej gierach zostały wypracowane. Jestem tak napięty, że nie wiem, czy nie będę. O. O. Nice. Nie no. Ja za kwasu! Dobrze, czekaj, bo mi już łezka poleciała z oczka. Spokojnie, Filipku, nie bulwersuj się. Wszystko będzie git. Czy też nie będzie, ale możesz sobie tak mówić. Czasami pomaga, czasami nie. No, w moim przypadku chyba nigdy nic nie pomoże. Dobra, czekaj, teraz się skupię, przestanę gadać. Tak, cisza. Filip, fokus, let's go. Tak, nice. Co zrobić, żeby wygrać w życie? Zamknij mordę, Filip. Jak ja bym siedział cicho całe życie, to mi się wydaje, że... Nie wiem w sumie, co mi się wydaje, no, ale ja wydaje mi się, że... Skitu, wydaje mi się... Czy ja się zablokowałem? Nie, po prostu znowu zacząłem gadać. O! Zacznijmy robić Q&A. Czekaj, nie doskoczyłem. Ja też nie mogę nic mówić. Q&A? Jak stary jesteś, Filip? Bardzo. Nie no, jeszcze jest parę. Stop. Mam, jestem. Czekaj, nie leź tu. Mam. Nie, tak, jestem. On umrze teraz. No nie, no poślizgnąłem się. Stary, ała, skurcz, stopy mnie wziął. Au. Wow, jestem w kosmosie. Super, Kuba, cieszę się, a ja jestem na skraju upodlenia. Okej. Okay. Nie! Ej, zdążę sobie zrobić popcorn, czy nie? No, możesz iść zrobić, Kuba. Dobra, zanim to ja za chwilkę będę. Tak jakby Filipek nie wierzył, że popcorn jest robiony, to popcorn jest robiony. A ja mam nadzieję, że Filip się super bawi na wybranie i sobie go właśnie przechodzi. Błagam. Jest! I co, frajerze, że popcorn sobie robisz teraz, co? O nie, Kuba, przepraszam, gdzie on jest? O nie, zabiłem go, jak robił popcorn. Kuba mnie teraz zabije. Nie, dobra, wywalam, lecę dalej. O nie. Jestem. Gdzie jesteś? Co? Ej, dlaczego mnie się teleportowało? Kuba, chciałbym porozmawiać z tobą, bo ja przeszedłem ten etap, co nie? Aha. I ja chciałem cię tak pacnąć dla widzów. No i cię pacnąłem... I nie wiedziałem, że cię mogę zabić. Przepraszam. Nie, no poszedłem sobie po popcorn, a chłop... Przepraszam, Kuba. Okej. Ja poczekam do ciebie. Super, myślałem, że sobie go teraz zjem. Musisz poczekać do następnego etapu, mi się wydaje. Tak! Nie! Dobra, mam. O! Dobra. Prawie! Leć, Kubuś, leć. Jak rakieta. Lecę, trafię. Mam. Dobra. Pacnąłeś mnie w tym miejscu, gdzie teraz stoję? Na tych takich trzech słupkach? Tak. Dramat. Skakuję w lifta. Przejdź sobie. Słuchaj. Jesteśmy tu. A tutaj, Kuba, triple jump. Proszę bardzo. Nie wiem, to nie może być triple jump. Jest, Mateusz nie jest aż tak chory. Czekaj, sprawdzę to. A nie mogę po prostu na to podskoczyć? I z tego sobie podskoczyć na to? I z tego na to? Co jest grane? A nie... A, okej, dobra. Kuba, proszę cię już... się przyda. Przepraszam. Nice! Ej! Dobra, ale mi zaimponowało. Co zrobisz? Nic. Widzowie, to jest prawdopodobnie najcięższy odcinek, jaki nagrywam. Ja też. I to nie dlatego, że przytyłem ostatnio. Ale że fat shaming, Filipek, co jest, no? Słuchajcie, historia z życia. Dawaj. Przyjeżdżam sobie do pewnego miasta. I Kuba do mnie. O! I Kuba do mnie. A Filip, bo ja tak nie chciałem być chamski ostatnio. Chyba przytyłeś, co? On tak patrzy, mówię, kurde, powodzi się, ale mówię, no nie powiem wprost, żeby się powodzić, więc mówię, trochę inaczej to ubierę w słowa, że nie wiedział, że jestem za miły, nie? Pewnie. Sadgę. A w ogóle jak to jest, że ty przyszedłeś, a ja dalej się męczę? Nie wiem, Kuba, no mi się wydaje, że chyba popcorn powinienem sobie zrobić, co? Kurde, no. Ja bym ci dał, bo ja i tak nie zjem całego, bo już jest zimny. Aż mi się przypomniało, jak tego, jak kiedyś robiłeś tą emotkę. Jest! O kurde, wow. Ale mogłem kombo zrobić, faktycznie mogłem walnąć emotkę popcorn i jeść pop... Ale byłbym wtedy fajny. Ajajaj. W internecie, tak? To jak zawsze wyjdzie. No jak to widzisz, że chciałem się popisać, że miałem mikrofalówkę w domu. Ała. Patrz.
Gdzie jesteś? O, tam. Ej, ale to jest ciekawostka, nie każdy ma mikrofalówkę w domu. Bo podobno mikrofalówka jest niezdrowa w ogóle. No, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy macie mikrofalówkę w domu. Mam wrażenie, że im mocniej klikniesz tym butem, tym wyżej lecisz. Ej, ale to jest prawda, stary, im mocniej naciśniesz, tym masz lepszy lot. Ja mam takie wrażenie. Ja popadam w paraliżującą depresję, widzowie. Kolejna historia z naszego życia. Boję się. Jak poznałem Kubę, graliśmy w CS-a. I Kuba mówi, to dawaj, zagramy jeden versus A3. No i nas trzech rozwalił. Nie pamiętam, z kim graliśmy wtedy, pewnie ale... Pewnie z kim byłeś i pewnie z kimś jeszcze, no. No i chyba zestrolowałem. I nas rozwaliłeś trzech. Tak właśnie poznałem Kubę. Po prostu tryhardował. Tak samo jak tryharduje w tym momencie, widzowie. To jest największy przykład tryhardowania. W tym momencie to siedzę, jem popcorn i oglądam kolegę. Ale spoko, każdy może to nazwać inaczej. Widzowie, dla porównania, ja na klawiaturze. O. Zrobię za pierwszym, ja potwierdzę, a jednak. Au, dobra, tutaj mnie ścięło w jednym momencie, ale to jest tak ciężkie. A następnego poziomu nie da się zrobić nie na klawiaturze jakby coś. Tak? Jak mi się wydaje, w sensie, no próbuję cały czas, ale ja się zabijam na drugim skoku. No tak jak dla takich two headów by trochę zrobił, myślę. Ej, stary, mam! Co się stało? Cały przyszedłem. Serio? Jezu, okay. Klik. Nie mam pytań. Ło! Okej, kolejny poziom jest bardzo łatwy ogólnie. Więc jak te dwa przejdziesz, to kolejny przechodzimy. Pytanie, jak te dwa przejdziesz, nie będzie bardziej... Nice! Okej, aha, i to normalnie mogę sobie przejść? Nie jest to łatwe. Aha, to są double jumpy, tak? Wszystko. O, oh, wow. Widziałeś, że udało mi się to zrobić? Ja nie wiem, jakim cudem. Czekałem jak debil i w końcu wyszło. Jeszcze musisz trafić. Robimy to na styk i naciskamy cały czas nogą. Dobra, okej, tak, jazda. Tylko jest opóźnienie na tym naszym... Właśnie. Ale to jest zauważalne strasznie. Fun fact, łatwiej mi się to skacze butem niż klawiaturą normalnie. No nie. Dobra, zobaczmy, widzowie, klawiaturą. Zobaczmy klawiaturą. Nie wiem, jak to działa. Nie, stary. Czy to jest nasz koniec, Filip? No, mojej psychiki na pewno tak. No nie, sadgę. Robi to. Nice. O! Nice. Jest. Dobra, jazda. Nie, stop, czekaj, ci powiem, co tu się dzieje. Nie, no właśnie, co się dzieje? Właśnie to, że musisz tam do góry patrzeć. Tam jest ban z patrzą. Aha, dobra, okej. Stary, ja już myślałem, że checkpointa nie wziąłem albo... A, okej, dobra. O nie, ja klikałem spacer i nie skakałem i mówię, dlaczego ja nie skakałem? Ogólnie to chyba nie jest ciężkie. Zmieściłeś się? No. Nice, co jest? Dobra, nice, ja też jestem. Musisz w te drzwi trafić. O nie, ja nie trafiłem! Dlaczego ty cały czas jesteś u góry, jak mnie tam już nie wrzuca? Nie mam pojęcia, nie wiem, o co chodzi. Halo, jak stąd wyjść? O, dobra, czekaj. Okej. Okay. Skoczyłeś? Tak! Musisz sobie zejść na bok. Spróbuj zeskoczyć do tyłu i wrócić. S? Próbuję. No nie! Mam, jestem. Nie! Jezu, prawie bym przeskoczył checkpoint. Przeskoczyłem checkpoint, pozdro. Czyli trafiłeś tam? Jesteś? Słyszycie? O nie, jest źle, musisz się cofnąć. No i nie! O, jestem, dobrze, dobra, okay. Stary, jazda! I ten poziom, musisz na dwa razy się chyba odbić i musisz wlecieć na tą rurkę, ale nie wiem co dalej. Skakać po rurkach. Uda się! Co? Zrobiłem to! Ale jestem przypadkowym człowiekiem, dobra. Spoko, Kuba, jak my wszyscy na YouTubie. Dobra, widzowie, leć. Ej, ty, my to zrobimy. To faktycznie jest taki poziom dla two headów, ale bardzo dużo trzeba klikać tym butem. Nie, to nie jest poziom dla two headów, to jest poziom dla kozaków. To widzisz? Nie, Filip, stary, jak teraz spadnę, ja wychodzę, dobra? No, ja też. Jak teraz spadniemy, widzowie, to... Zrobimy to. Tak, to jest koniec, Filip, to jest ostatni poziom. Mamy to. Jesteś gotowy? Let's go! Tak! Nie, to jednak nie był koniec. O! To nie był koniec, Filip, to nie był... Widzowie, moja psychika już leży. Kuby pewnie też. No, fakty. Jak ty to robisz teraz dobrze? Co jest? Jak chłop wymasterował grę? A nie! A nie, jest. Stary, ja już nie mogę. Dobrze, widzowie, słuchajcie. Nam już psycha siada, nie mamy siły. Fakty. To, co jest za mną, nie jest istotne. Tam wcale nie ma dalszej części mapy. Nic nie ma. Po prostu, jak but jest wygodny, tak nasze stopy jednak nie są przyzwyczajone do tego, żeby grać nimi. Musiałem ci oddać, Filip. Dziękuję ślicznie. Trzymajcie się, życzę wam miłego dzionka. Bajo! Dobrze, widzowie, w takim razie, jako że przegrałem, pora się pożegnać. Po raz 10 wyskakuję przez to okno. Żegnajcie, subik, łapam w górę. Dobra. Dumny jesteś z siebie? Masz ty w ogóle rozum? Widzicie, widzowie? W tym wspaniałym obuwiu nic mi się nie dzieje. Polecam dla dzieci, dorosłych i dla każdego. Weźcie mi otwórzcie, bo zimno.